siły. Sławić Cię będę za Twe dzieła. Będę Ci śpiewał z całej siły. Błogosławić będę Twoje imię. Jest miłosierny Pan zastępu. Moc Jego ramienia nad swym ludem. Pan mój zbawca. Ma, wielbi Pana swego. Będę Ci śpiewał z całej siły. Sławić Cię będę za Twe dzieła. Będę Ci śpiewał z całej siły. Błogosławić będę Twoje imię. Jest miłosierny Pan zastępu. Moc Jego ramienia nad swym ludem. Pan mój zbawca. Nazywam się Andrzej Krupiński. Dla tych, którzy są nowi, może pierwszy raz tutaj widzą. Kto jest nowy, podnieście rękę. Kto jest pierwszy raz tutaj u nas? Witam Was bardzo serdecznie. Witamy, przywitajmy. Więc nazywam się Andrzej Krupiński, jestem polskim pastorem w tym wspaniałym kościele Harvest Bible Chapel, co znaczy po polsku kościół biblijnego żniwa. Żniwo jest wielkie, robotników mało, mówi Jezus Chrystus, więc staramy się tych robotników przysposobić na żniwo, czyli na głoszenie Słowa Bożego wśród ludzi, którzy nie znają Chrystusa i którzy o nim nie słyszeli. Trudno uwierzyć, prawda? Dziękuj zamiast narzekać. Tytuł dzisiejszego kazania. Dziękuj zamiast narzekać. Słuchajcie, lepiej być znienawidzonym za prawdę, posłuchajcie tego, lepiej być znienawidzonym za prawdę niż kochanym za kłamstwo. Zgadza się? Zgadza się ze mną? Będziecie się zgadzać, to możecie mówić aleluja albo bicie brawo, jak chcecie. Będę wiedział, że się zgadzacie. Okej? Okay? Kościół nie jest po to, aby głosić miłość, jak się to niektórym wydaje, ale żeby głosić prawdę Bożą. Aleluja. Nie po to, aby rozweselać ludzi, aby ich ostrzegać o Bożym gniewie. W końcu nie po tym, żeby być wzbogacającym się biznesem, ale żeby rozdawać ubogim. W końcu nie po to, aby narzekać i skarżyć się, ale po to, aby dawać Bogu cześć i chwałę w ciągłym dziękczynieniu, co też mam nadzieję będziemy dzisiaj robić. Panie, przychodzę do Ciebie dziękować Ci za to, Panie, że postawiłeś mnie tutaj w tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich tu obecnych. Panie, pobłogosław im, otwórz ich serca. Nauczaj nas, Panie, nauczaj nas, kim mamy być, jak mamy się zachowywać, jak mamy przeżywać nasze życie w chrześcijaństwie jako Twoje dzieci, Panie, a w moje usta wkładaj Twoje słowa, aby to, co mówił, Panie, pochodziło od Ciebie. Prowadź mi, Panie, dzięki Ci, Panie, za to z góry, że uczynisz to w imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Cieszę się bardzo, że zdecydowaliście się dzisiaj tutaj przyjść, aby podziękować Bogu. Mam nadzieję, że po dzisiejszym nabożeństwie wyjdziecie stąd z nową perspektywą w stosunku do naszych problemów i potrzeb, ponieważ dziękczynienie zmienia wszystko. I zapamiętajcie to sobie. Na dzisiaj to będzie hasło, że dziękczynienie zmienia wszystko. Wszyscy wiemy, że w większości przypadków jesteśmy ludźmi narzekającymi. Czy tak nie jest? Nie? Narzekanie jest naszą narodową specjalnością, kochani. Mamy to w genach. Narzekamy na ekonomię, na okoliczności, na nasze zdrowie, a najczęściej narzekamy na innych, bo nawet przybliżeni nie są tak dobrzy jak my. Cieszę się, że się śmiejecie. Kiedyś takie, niedawno takie hasło słyszałem. Śmiej się dzisiaj, bo jutro możesz nie mieć zębów. Więc śmiejmy się, kochani, śmiejmy się, póki możemy. Nie narzekajmy. Narzekanie, narzekanie i narzekanie. My narzekamy na innych, inni narzekają na nas i ten biznes się tak kręci. Jednym ze sposobów na to, aby nie narzekać, jest znalezienie kogoś, kto w pewnym stopniu jest pozbawiony tego, co my mamy, albo jest gorszy, albo jest upośledzony bardziej, albo wtedy może spojrzymy, bo kiedy spojrzymy na to inaczej, bo kiedy zaczynasz narzekać, że nie masz butów, a popatrzysz, zobaczysz kogoś, kto nie ma nóg, to może przestanie Ci się chcieć narzekać, dziękować. Mój nieżyjący już przyjaciel, brat w Chrystusie i nauczyciel Władysław Babis napisał kiedyś taki piękny wiersz. Bądź wdzięczny. Jadąc autobusem w drodze do kościoła zapoznałem dziewczynę. Była tak wesoła, miała rumianą buzię, śmiejące się oczy, a na głowie splecione dwa złote warkocze.
Lecz gdy wstała, żeby udać się w swą drogę, spostrzegłem, ona miała tylko jedną nogę. Szła o kulach. Lecz idąc, rzuciła spojrzenie i z uśmiechem na ustach rzekła: do widzenia. Me serce się wzruszyło. Wybacz, Boże drogi, jeśli kiedyś narzekam, choć mam zdrowe nogi. Wstąpiłem do cukierni, gdzie były słodycze. Grzeczny chłopiec zapytał, ile sobie życzę. Był szczęśliwy, a pokój bił od jego twarzy. Co u ludzi na ziemi tak rzadko się zdarzy. A kiedy odchodziłem, cieszyłem się ogromnie i rzekł: dziękuję Panu, że Pan wstąpił do mnie. Widziałem, jak mu oczy ze szczęścia się śmiały, choć on nimi nie widział, on był ociemniały. O Boże, rzekłem cicho, jak bardzo się wstydzę, kiedy w życiu narzekam, choć sam dobrze widzę. Na drugiej znowu ulicy dzieci się bawiły, a obok nich stał chłopiec, przystojny i miły, lecz gdy inne ze śmiechem biegały po trawie, on nie mógł uczestniczyć w wesołej zabawie. Spytałem go, dlaczego nie bierze udziału. On nic nie rzekł, zmieszał się, a wtedy poznałem, jak spuścił modre oczy i wodził po ziemi. On tamtych nie rozumiał. On był głuchoniemy. A wtedy me westchnienie przerwało tę ciszę. Jakże jestem szczęśliwy, że ja dobrze słyszę. Za nogi, co podniosą mnie w życiu do końca, za oczy, które widzą wschód i zachód słońca, za uszy, które słyszą uwielbienia tony. Przyjmij, mój Boże, dzięki i bądź pochwalony. Gdy to słyszysz, to mam nadzieję, że odechciewa ci się narzekania. Może siedząc w ciepłym domku narzekasz i biadolisz, że nie masz dobrej pracy, która mogłaby ci pozwolić kupić sobie lepszy telewizor, lepsze meble, lepszy samochód, może Porsche, bo ci już Mercedes nie wystarcza. Może byś chciał jechać na Hawaje i cię nie stać, a sąsiada stać. Więc narzekasz, aż raptem w telewizji widzisz wielki dezaster na Haiti i oglądasz tysiące, setki tysięcy dzieci, sierot na ulicach płaczących nad trupami swoich matek i swoich ojców, nie mających co włożyć do ust, nie tylko z jedzenia, ale i kropli wody. Może wtedy zmieniać się perspektywa narzekania. Zderzenie z taką rzeczywistością może ci pomóc. To jedna z dróg do tego, aby być dziękującym człowiekiem. Ale jest jeszcze inna droga, droga biblijna. Biblia naucza nas, że mamy wierzyć, że Bóg ma plan i że nawet w pewnej ciemności jest nadzieja na ujrzenie światła. I mamy dziękować za wszystko. Kiedy otworzymy pierwszy list do Tesaloniczan, 5:18, otwórzmy i sobie przez chwilkę tam trzymajmy paluszki. W 18 wersecie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. Widzicie, do Efezjan, natomiast 5:20 czytamy: dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy potrzebujesz do tego lepszej motywacji, jeśli jesteś chrześcijaninem? Dziękczynienie jest bardzo częstym słowem w Biblii i połączone jest zawsze, przeważnie, może nie zawsze, przeważnie jest połączone z słowem uwielbienie. Kiedy dziękujesz Bogu, to Go uwielbiasz. Często tego nie rozumiemy, myślimy, że uwielbienie jest wtedy, kiedy spotykamy się w grupie ludzi i śpiewamy Panu i Go uwielbiamy pieśniami. Często myślimy, że dziękczynienie nasze zależy od naszych jakichś specjalnych okoliczności, osobistych okoliczności. Pragnę posłużyć się teraz listem do Filipian. Otwórzcie sobie 4 rozdział listu do Filipian. Sprawdźmy, na ile zmieni się nasze myślenie po zapoznaniu się z tym, co Paweł usiłuje nam tutaj przekazać w tych wersetach. Przypomnę, że Paweł w tym momencie, kiedy pisze ten list, nie jest w najszczęśliwszej sytuacji, w sytuacji, w której wy byście może dziękowali Bogu, bo jest w więzieniu rzymskim. I również chcę wam zdać sprawę z tego, że pisze on do chrześcijan. Wszystkie listy w Piśmie Świętym, w Biblii są pisane do kościołów, do chrześcijan, w tym przypadku do kościoła Filipii. On wierzy, że ci, którzy będą czytać, będą rozumieć to, o czym on mówi. A więc w 4:4 listu do Filipian czytamy: radujcie się Pan w Panu zawsze. To mówi święty Paweł, siedząc w więzieniu, gdzie my byśmy może błagali ciocie czy babcie, żeby nam posłała trochę cebuli. On mówi: radujcie się w Panu. A później robi tak jak większość nauczycieli, bo Paweł był nauczycielem, prawda? Robi, jakby bierze oddech, przerwę i powtarza. Posłuchajcie. Ponownie, powtarzam, radujcie się. 2 razy to mówię. Radujcie się w Panu. Powtarzam, radujcie się.
Powtarzam, radujcie się. Następnie czytamy, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, bardzo ważne, zapamiętajcie sobie to słowo tutaj, pokój. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Trzy słowa w wierszu szóstym, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Pierwsze to w modlitwie, w błaganiach i z dziękczynieniem. Czy kiedy czytamy Biblię, to widzimy te rzeczy? W modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem. W liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale, 7 wierszu, nie musi otwierać, bo tylko jeden wiersz, opisane jest życie Jezusa w czasie doświadczeń. Posłuchajcie, co tam jest napisane. Za dni swojego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jezus Chrystus to czynił. Tutaj pokazana jest pewna desperacja. Jezus był w desperacji, kiedy tak się modlił. My wszyscy powinniśmy być w takiej desperacji przed Bogiem, kochani, ponieważ tylko zdesperowani ludzie potrafią się naprawdę modlić. Czy pamiętasz ze swojego życia taki moment, jak gorąco się modliłeś w czasie jakiejś desperacji? Pamiętasz? Kiedy coś strasznego się wydarzyło w twoim życiu, ta modlitwa była inna, prawda? Czy to pamiętasz? Błagałeś Boga na kolanach. Ja błagałem na kolanach, ale z dziękczynieniem. Najpierw błagałem, a za chwilę dziękowałem. Moja żona Maria to pamięta. Kiedy byłem w szpitalu z rakiem, złośliwym nerki, to również błagałem, a później zobaczyłem jakąś jakby rękę, która podniosła mnie z łóżka i usłyszałem głos: biegaj. Zacząłem biegać po korytarzu, w to z powrotem, pielęgniarka za mną. Ja z tym wózeczkiem z kroplówkami biegałem, po czym wróciłem, wpadłem z powrotem do swojego pokoju przed łóżkiem na kolana i zacząłem śpiewać. Co zacząłem śpiewać? Pan wywyższony. Zacząłem uwielbiać Boga. Padłem na łóżko i zasnąłem jak dziecko. A byłem w strasznym bólu. Mój organizm nie przyjmował środków przeciwbólowych po operacji. Pan wywyższony. Moja Maria przy tym również była. Ja więc tego doświadczyłem. A co ty doświadczyłeś? Czy musisz mieć raka, żeby dziękować? Że żyjesz? Nie czekaj. Dziękuj. Dziękuj Panu za wszystko. O każdej porze. Dziękczynienie. Pamiętaj to słowo, dziękczynienie. Jeśli więc będziesz błagał bez dziękczynienia, to najprawdopodobniej nie przyjdzie nic do twojego serca i nic się w twoim sercu nie zmieni. Pozwólcie jednak, że posłużę się teraz pewną, mógłbym powiedzieć, teologią dziękczynienia. Teologia to słowo poznanie. Teologia o Bogu to jest poznawanie Boga. Teologia dziękczynienia. A potem zobaczymy, jak zmieniają się nasze perspektywy. Dobrze? Otóż dziękczynienie oddaje Bogu honor. I oddaje Bogu cześć, ponieważ przez dziękczynienie obwieszczamy Bożą moc. Czy nie jest jednak tak, że większość chrześcijan myśli następująco: będę uwielbiał Boga i składał mu dziękczynienie za dobre rzeczy, za złe nie będę. Będę dziękował Bogu za podwyżkę płacy, za obniżkę nie będę dziękował. Dziękuję mu za zdrowie, ale nie będę mu dziękował za chorobę. Czy nie tak myślimy? Będę mu dziękował za dobrą relację z moją żoną, ale za złą nie będę mu dziękował. Zaraz do tego wrócę. Był taki człowiek, nazywał się George Matheson. W Szkocji mieszkał i był pastorem, który był niewidomy. On miał siostrę, która za niego czytała, która czytała mu teologiczne książki, w ten sposób skończył szkoły również, pisała również za niego książki, napisał on nawet kilka pieśni. Wcześniej dziękował Bogu za same dobre rzeczy. Nigdy jednak nie dziękował za swoją ślepotę, jednak pewnego czasu coś pękło w jego sercu i zaczął płakać. I napisał w swojej książce: łzy przyprowadziły mnie do Boga. Łzy przyprowadziły mnie do Boga. Czy nie ma tu wśród nas takich, których łzy przyprowadziły do Boga? Którzy bez tych łez dzisiaj byliby daleko w świecie i nie znaliby Boga? Nie mówię tutaj, że powinniśmy dziękować Bogu za zło, dlatego powiedziałem, że tego wrócę. Nie myślcie, że o to chodzi. Nie będziemy Bogu dziękować za zło. Dwie niedziele temu po kazaniu podeszła do mnie kobieta z pewnym zwierzeniem, że ma córkę, która ma bardzo złą relację ze swoim mężem i jest tam dużo agresji i przemocy. Nie będziemy przecież za to dziękować, prawda, że tak się stało. Modliłem się z nią o to, aby Bóg to zmienił. Jednak zachęcałem ją, żeby dziękowała Bogu za wszystko w czasie tych doświadczeń.
żeby dziękowała za wszystko inne w czasie tych doświadczeń. Jak się, jak twój syn na twoim driveway'u przed domem przejedzie ci po stopie samochodem, to nie będziesz Bogu za to dziękować, że ci przejechał, ale będziesz dziękować w trakcie tych doświadczeń za wszystko, za to, że jesteś tam, gdzie jesteś. Jeżeli jesteś tam, gdzie jesteś. Jeżeli jesteś chrześcijaninem. Może woli wyjaśnienia. Chrześcijanin to nie ten, co chodzi do kościoła. Chrześcijanin to nie ten, co się modli. Chrześcijanin to nie ten, co śpiewa. Chrześcijanin to nie ten, co chodzi na religię. Nawet chrześcijanin to nie ten, co chodzi na kolanach. Chrześcijanin to ten, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia jako swojego osobistego Zbawiciela i chodzi za Nim, czyli jest Jego uczniem. To jest jedyne chrześcijaństwo, to jest jedyny chrześcijanin. Inny jest tylko wizytatorem. Może, jak to się po angielsku mówi, po polsku bym powiedział, może turystą, może człowiekiem zainteresowanym religią, nie wiem czym, prawda? Ale to jest chrześcijaństwo. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za Jego miłość, za Jego moc, za Jego obietnicę, że nawet w czasie tych doświadczeń możemy widzieć Jego troskę, miłość i zaopatrzenie. To jest właściwa postawa dziecka Bożego. Dziękczynienie, mimo tego, że jesteś konfrontowany z takimi okolicznościami. Czy to jest łatwe? Trudne, ale jedyny. Jedyny sposób na to, żeby Bogu się przypodobać. W całym tym procesie dziękczynienia Bóg pragnie pokazać nam również swoją mądrość. On czyni to, co jest dla nas najlepsze, chociaż w danym momencie możemy tego nie zauważyć ani nie zrozumieć. Zapytam was coś. Posłuchajcie. Popatrzcie na mnie. Wszyscy patrzą. Dobrze. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby mieć Bożą moc? Kto marzył? Żeby mieć taką moc, jak ma Bóg. Czy ktoś marzył? I sobie myślał może, o gdy miał taką moc na 24 godziny, to bym tyle pozmieniał rzeczy. I tyle bym zła ukrócił. I tyle bym rzeczy zrobił nowych. Uwierzcie mi, kochani. Uwierz mi. Gdybyś miał taką możliwość, żeby przez 24 godziny mieć moc Bożą, to doszedł być do wniosku, że nie będziesz niczego zmieniać. To wszystko ma sens. Ponieważ jeśli wierzysz w Boga Biblii, to wierzysz, że Bóg ma pewien plan. Bóg nie czyni zła, ale używa zło dla naszego dobra. Bardzo często. Ja jestem tego przykładem, wielu z was jest tego przykładem. I chyba nie będziecie się wstydzić tego powiedzieć, jeśli ktoś was zapyta. Trudne to do pojęcia, prawda? Ale życie pokazuje nam często, że w tym działaniu Bóg ma rację. Bóg ma pewien ukryty plan, posłuchajcie. Naszym zadaniem jest jedynie wierzyć w to, że On wie, co robi. To, że my nie znamy tego ukrytego planu, nie oznacza, że on nie istnieje. W tym przypadku jedna rzecz, której nie możesz powiedzieć, to to, że Bogu jesteś obojętny i że Bogu jest cokolwiek obojętny, że On się tobą nie przejmuje. Mimo, że przechodzisz przez doświadczenia. Najlepszym dowodem na to jest to, że tak nie jest, jest śmierć Jego Syna Jezusa Chrystusa, który za ciebie umarł. Dlatego, że nie byłeś Mu obojętny. Dlatego, że Bóg powiedział, albowiem tak Bóg świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dałoby każdy, kto wierzy, nie zginął. Miał życie wieczne. Bóg się o ciebie troszczy. Bóg ma pewien plan. Zaopatrzenie. Czy Bóg nas zaopatrza we wszystko, co nam potrzebne do życia pobożności? Myślę, że tak. Bóg to obiecał. Powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Chyba, że nie szukasz. Nie możesz liczyć na to zaopatrzenie. Czy jednak nasze narzekanie współcześnie jest czymś nowym? Otwórzmy sobie drugą Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Wyjścia, 16 rozdział. Zobaczycie coś ciekawego. To jest natura ludzka. Kilka tysięcy lat temu. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Wy znacie, jaka to jest sytuacja, prawda? Bóg wyprowadził Żydów z Egiptu, z niewoli egipskiej, znaleźli się raptem na pustyni i teraz Aaron i Mojżesz są winni. I rzekli do nich synowie izraelscy. 16 rozdział czytamy. Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Mimo, że widzieli to, co Bóg robił. To nie wierzyli, że to jest ku ich dobru. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz, nie chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. 11 werset czytamy i rzekł Pan do Mojżesza. Usłyszałem szemranie synów izraelskich, powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I stało się
pod wieczór, że naleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że narzekali, że nie mają mięsa. A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego, niby szron na ziemi. Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, co to jest, bo nie widzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich, to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. W 31 czytamy, dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarnko kolendra biała, a miała smak placka z miodem. Niam, niam, niam. Sam bym pojadł, prawda? Czy było na co narzekać? W 35 czytamy, że synowi izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej, jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kananejskiej. Izraelici siedząc na pustyni, uwolnieni spod jarzma egipskiego, narzekają. Ja urodziłem się, kochani, w wolnym kraju, po wojnie i pamiętam, że nikt nie narzekał na brak podstawowych produktów, bo wszyscy cieszyli się wolnością, cieszyli się czymkolwiek. U nas w domu było bardzo skromnie, ale nigdy nie słyszałem o tym, aby moja mama, jeszcze kiedy żyła, i moja babcia narzekały. Cieszyliśmy się każdym drobiazgiem. Dzisiaj mamy za dużo i narzekamy, i narzekamy, i narzekamy. Dokładnie tak wtedy Izraelici. Po tych wydarzeniach, które wam czytałem, oni potem zaczynają narzekać znowu. Brakuje im tym razem czosnku i cebuli. Mamy to w genach. Mamy to zapewnione. Ale mamy to zmienić. Oni narzekali na gorąco, na jedzenie, na brak mięsa. Później będą narzekać jeszcze, prawda, więcej, więcej, więcej. Cały ci się narzekali. Znacie Żydów? Kto zna kogoś, jednego czy nie narzeka? Jak ma okazję? Narzeka, prawda? Żyd tylko w jednym momencie narzeka. Wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo źle. Bo wtedy się cieszy. Mówi, o, już gorzej być nie może. Będzie tylko lepiej. Oni nie narzekają na ciebie, powiedział Bóg do Mojżesza, do Aarona, kiedy, prawda, to się działo. Oni narzekają na mnie. Dlaczego? Bóg wyprowadził ich z niewoli, używając do tego swojej mocy i mądrości, bo miał dla nich plan. Plan. Bóg ma plan dla każdego wierzącego człowieka. Żydzi byli jego narodem, więc miał dla nich plan. Bóg ich nazwał swoim narodem. Jak powtarzam nieraz, nie dlatego, że byli najlepsi, czy byli lepsi od innych, tylko dlatego, że Bóg obiecał Abrahamowi, że z niego wywiedzie naród taki właśnie jak piasek na niebie, jak gwiazdy, jak piasek na plaży, taki liczny jak gwiazdy na niebie, i nazwi go swoim narodem. Nie dał żadnych warunków i nazwał. I dlatego. I dzisiaj również, jeśli jesteś narodem Bożym, to jesteś w Jezusie Chrystusie tym, do którego Bóg dzisiaj mówi, przestań narzekać. Dzisiaj ty masz pracę, jaką ci dał Bóg, twoje stanowisko, pozycję. On postawił cię w sytuacji, w której jesteś. I jeśli narzekasz, to Bóg ci mówi, nie narzekasz w tej chwili na okoliczności, ale na mnie, bo Bóg się zajmuje nami, dziećmi. Bóg się światem nie zajmuje. Bóg się zajmuje tylko swoimi dziećmi. A kto jest dzieckiem Bożym? Ten, który przyjął Jezusa. Jak Ewangelia Jana, 1 rozdział, mówi 12 wiersz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc narzekasz wtedy na Boga. Bóg mówi, narzekasz na mnie. Dlatego Bóg mówi, wracamy tu do 1 listu Tesaloniczan 5:18. Bóg mówi to, co żeśmy wcześniej już czytali. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A więc nasze narzekanie jest rebelią przeciwko Bogu. Myślę, że powinniśmy się modlić w następujący sposób. Posłuchajcie. Boże, pozwól mi zmienić rzeczy, które mogę zmienić i zaakceptować te, których nie mogę zmienić i czekać, aż Ty je zmienisz. Pokaż mi różnice między jednymi a drugimi, żebym wiedział, jak postępować. Taka powinna być nasza modlitwa. Jeśli nie możemy zmienić okoliczności, to co musimy? Mądry człowiek mówi, co musimy je zaakceptować. Wtedy mamy pokój. Jednak nie akceptować tych okoliczności, które na tobie wymusza twój szef, sąsiad, współmałżonek, ale Bóg. Jedynie Boga musisz słuchać bezwarunkowo. Ponieważ Bóg jest mocny, mądry i dobry, a ty przecież Mu wierzysz. Nie, w Niego wierzysz, bo to Jemu na nic nie jest potrzebne. Tylko Jemu wierzysz. Szatan i demony też wierzą. Wróćmy zatem do pierwszego dzisiejszego tekstu, Filipian 4:4, gdzie czytamy: radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Zatrzymajmy się na chwilę. Tutaj nie czytamy o tym, że mamy się radować, czyli rozradowywać w naszym bólu, chorobie, czy zmartwieniach, czy innych doświadczeniach. Ale w czym? Panu. Właśnie, w Panu się radujcie. Czyli bez względu na doświadczenie, co się dzieje, w Panu mam radość. I wtedy mi lżej przejść przez to doświadczenie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, i nie znasz prawdziwego chrześcijaństwa,
albo jesteś jedynie osobą religijną, a nie masz personalnej relacji z Jezusem Chrystusem, to oczywiście będzie ci to trudno zrozumieć, ten werset. Ponieważ dopiero wtedy, kiedy znamy Go personalnie, kiedy przychodzimy w Jego obecność, kiedy łączymy się z Nim i wiemy o tym, że jesteśmy w Nim połączeni, ponieważ tak jak On oddał nas, za nas swoje życie, a my oddaliśmy Mu swoje, to należymy do Niego na zawsze i grzechy są nasze wybaczone. To w tych okolicznościach radujemy się w Panu zawsze. Ktoś ci przejedzie po bucie samochodem, to natychmiast krzycz do Pana: och, Panie, jak się raduję, że jesteś ze mną w tym bólu. Tak? Tak. My, chrześcijanie, powinniśmy być jak oaza na pustyni. Jeśli idziesz przez pustynię, nie wiem, czy ktoś z was był na pustyni. Ja jeszcze nie byłem, byłem myślami tam tylko. Im wystarczy. Więc jeśli ktoś był, to wiecie tak, idziesz pustynią, idziesz i widzisz jakieś kępkę drzew w oddali. Wiesz, że to oaza, prawda? Podchodzisz bliżej, a to Fata Morgana. Nie. Oczywiście tak bywa, ale wiesz, że to jest oaza. Co to dla ciebie znaczy? Widzisz drzewa, to wiesz, że jest tam źródło wody, które te drzewa odżywia. Więc my jesteśmy taką oazą na pustyni świata, która jest odżywiana przez sokami naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I świat musi to widzieć, kiedy jesteś w pracy i jest tam jak w ulu, bo coś się dzieje. Moja żona zawsze ma takie doświadczenia. Przychodzi i takim ulem się dzieli ze mną po pracy. Są jakieś inne okoliczności, w których ludzie się są niezadowoleni i wszyscy narzekają, to ty powinieneś być taką oazą Bożej mocy i Bożego pokoju i radować się w Panu, aby inni to widzieli, aby widzieli Jego moc i mądrość. Ile razy do ciebie, Mario, podchodzili pracownicy, pytali się, dlaczego ty jesteś taka spokojna, tak? Dlaczego masz taki pokój? Skąd masz ten pokój? My zawsze dziękujemy Bogu. Przecież mamy za co dziękować. Czy Bóg nie dał nam więcej, niż moglibyśmy oczekiwać? Czy uważamy, że rzeczy tego świata są ważniejsze? Tak niech myśli sobie świat. Prawda? Zgadzacie się ze mną? My mamy w Bogu wszystko, do czego świat, to, czego świat nie ma. My mamy to, czego świat nie ma. I czy nam zależy na tym, żeby mieć to, co świat ma? Mnie nie zależy. Świat może nam tylko pozazdrościć. Jakże więc my mamy przed nim narzekać? Chyba ze 3 miesiące, albo 4 miesiące temu popsuł mi się telewizor i nie kupiłem nowego, bo wcale nie pomyślałem o tym, że mi jest potrzebny. Nie dlatego, że mi nie jesteś. Po prostu nie myślałem, że to jest takie najbardziej potrzebne. Znaczy nie odbiera kanałów, czasem mogę sobie oglądać jakiś film. My nie potrzebujemy tak bardzo tego, co świat potrzebuje. Jak będziesz narzekać, to co pomyślą niewierzący o naszym wspaniałym Bogu? Musisz być jak oaza na pustyni. Przecież Bóg do nas mówi w liście do Filipian w 4:6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Zwróćcie tu na to uwagę. On powie, co on powiedział? We wszystkim? Czy ja skłamałem? Nie, ja przeczytałem Słowo Boże. On mówi do wierzących. Jeszcze raz powtórzę, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. To obejmuje twoje relacje, twoje okoliczności, twoje zdrowie, twój dom, twoją pracę, twoje wysiłki, twoje radości, kłopoty, twoją przyszłość. O tym właśnie mówi ten tekst. We wszystkim. Dalej on mówi o modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. Filipian 4:7. Następny werset mówi: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jak myślicie, o czym ten werset mówi? Co dla was jest najbardziej zachęcający z tego wersetu? Pokój. Dziękuję. Tak jest, pokój. Świat może być w niepokoju i może mieć złe myśli, ale ty masz mieć pokój, który przewyższa wszelki rozum. Świat nie będzie w stanie zrozumieć twojego pokoju. Może będą cię pokazywać palcami i mówić, czy ona jest jakaś nienormalna, nic na niego nie działa, niczym się nie przejmuje. Dlaczego nie narzekasz, zapytają się? Dlaczego jesteś uśmiechnięty, uśmiechnięta, mimo że my wszyscy jesteśmy wściekli? Mamy prawie pianę na ustach, a ty się uśmiechasz. A piana się wzmacnia. Jeśli naprawdę masz relację z Bogiem, to twoje serce i twoje myśli będą strzeżone w Chrystusie Jezusie, ale tylko w Nim, tak jak werset nam mówi. Czy to widzisz? Bez Niego ta obietnica ciebie nie dotyczy. Bez Jezusa Chrystusa ta obietnica cię nie dotyczy. Będziesz miał niepokój.
gdzie więc jesteś? Ten pokój Boży, który strzeże nasze serca i myśli, możemy przerównać do muru ogradzającego miasto. Kiedyś tak było, prawda? Na murach stali żołnierze i co? I chronili miasto przed wrogiem z zewnątrz, po to, żeby wewnątrz ludzie mieli pokój. Boży pokój jest takim murem, który chroni nasz umysł przed wrogami. Przed jakimi wrogami, zapytasz? Przed jakimi wrogami? Już ci mówię. Pierwszy twój wróg to jest strach, drugie niepewność z powodu przyszłości, trzecie złość z powodu okoliczności i osądów, czwarte poczucie winy, które cię może zniszczyć, jeśli nie zaakceptujesz Bożego wybaczenia i pokoju. Brak tego pokoju może nam nawet całkiem zniszczyć, może nas całkiem zniszczyć i nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Ten pokój pracuje tak, że pomimo złych rzeczy, złych okoliczności, możesz o nich w ogóle nie myśleć. Czy to ci się już kiedyś zdarzyło? Zdarzyło się? No to wiesz, o czym mówię, prawda? Mi się też zdarzyło. Kiedyś przechodziłem przez doświadczenia, w których mój pokój był całkowicie zakłócony. Trudno mi było sobie to z tym poradzić. Do momentu, kiedy uświadomiłem sobie, że powinienem Bogu i za to dziękować. Kiedy to zrobiłem pokój przyszedł. Pamiętam to dobrze i pamięta to również moja żona. Dzisiaj dużo o niej mówię. To ona, raczej jej choroba, była moim ciężarem. Miała podejrzenie raka i cierpiała. Cierpiała wielki ból. Poszedłem do jej łóżka i zacząłem się modlić o jej uzdrowienie. Pamiętam, że byłem bardzo zasmucony i nagle przerwałem modlitwę i zacząłem tak jakby nie od siebie mówić tylko tyle. Dziękuję, 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 dziękuję. Dziękuję ci, Panie, dziękuję ci, Panie. Nie bardzo wiedziałem za co. A potem podszedłem do niej i całowałem ją po policzkach i mówiłem też jakby nie swoim głosem. Jestem przy tobie, jestem przy tobie. Jestem z tobą, dziękuję, jestem z tobą. Ona czuła, że to Bóg do niej mówi przez moje usta. Okazało się, że raka nie było, wszystko skończyło się dobrze. Wiecie, co wam powiem? Może był, a potem go nie było, potem go nie znaleziono, bo wybył, wyszedł bocznymi drzwiami. U mnie też był i go nie ma. Może nie wierzysz? No to nie możesz wierzyć Bogu, bo Bóg jest Bogiem cudów. Zdaję jednak sobie sprawę z tego, że ciężko jest dziękować w takich momentach, kochani, bo chociaż wierzymy Bogu, to nie wiemy, jak On zareaguje, jaka będzie Jego reakcja, co się stanie. Dlatego też apostoł Paweł nie mówi nam w tym wersecie, że o cokolwiek prosisz, otrzymasz, ale mówi jedynie o pokoju. Zwróciliście na to uwagę? Że pokój otrzymasz. Dziękczynienie zatem pokazuje nam samym zaufanie Bogu, co daje nam moc do przetrwania i nadzieję. Świadomość tego, że w tym momencie Bóg cię słyszy i jest przy tobie, powinna ci wystarczyć do tego, aby mieć pokój. Nie zwlekaj więc w czasie doświadczeń. Padnij na kolana i powiedz Bogu: dziękuję Ojcze za to. Zobaczysz, co się wtedy wydarzy. Zobaczysz, co się wtedy zmieni. Może nie od razu w okolicznościach, ale w twoim sercu, w twoim nastawieniu. Otrzymasz pokój. Przestaniesz o tym myśleć. Pobiegniesz od razu zrobić sobie herbatkę. Żyj w ten sposób. Bądź Bożym mężczyzną, bądź Bożą kobietą, tak aby świat wiedział, że jesteś Jego, że jesteś Boga. Nie dlatego, że założysz sobie koszulkę z napisem chodzi pogłoska, że jestem boska. Bądź naprawdę Boża, żeby świat to widział. Widziałem taką koszulkę, dlatego to mi przyszło do głowy. Żeby świat widział, że dziękujesz Bogu w momencie, kiedy świat go przeklina. Kilka praktycznych obserwacji. Pierwszy. Jeśli jesteś osobą ciągle narzekającą, nie będę tu wskazywał oczywiście na kobiety, bo jakby to niektórzy chcieli, bo i mężczyźni tacy są, znam takich przynajmniej dwóch osobiście. U niektórych jest to w DNA, tak jak powiedziałem wcześniej. To jest część twojego życia, część ich życia. Narzekać, narzekać i narzekać. O, widzę, że panowie się uśmiechają. Zobaczymy, jak się będą uśmiechać jutro w rano, albo jak przyjdą do domu, kiedy żona powie: uśmiechałeś się? Za każdym razem, kiedy narzekasz na jedzenie, przypomnij sobie Izrael na pustyni. Bóg chce ci powiedzieć: hej, to jest to, co ja ci daję. Nie narzekaj, przyjmij z dziękczynieniem. Podziękuj mi, bo inaczej narzekasz tutaj na mnie. Nie podobam ci się? Za każdym razem, kiedy narzekasz na pogodę w Chicago, to zamiast tego powiedz: Boże, dziękuję. Zobaczysz, jak się poczujesz. A nawet grad spadnie i przyjdą ci zrobić dach za darmo. Widzicie, jak Bóg może obrócić zło ku dobremu? Przyszli tacy do mnie i na siłę szukali, czy mam dziury w dachu. Ja mówię: nie mam. No jak to możliwe? Przecież był grad. Ja mówię: nie mam. No ale zrobimy ci dach za darmo. Ja mówię: nie potrzebuję. No jak nie potrzebujesz? Ja mówię: dopiero zrobiłem 2 miesiące temu sam. No, ale Bóg się troszczy o nas, kochani. To jest samo życie, prawda? To jest samo życie.
Opowiem wam pewną ilustrację. Matthew Henry był to taki tłumacz biblijny, komentator, piękny komentarz biblijny napisał, został okradziony pewnej nocy. Złodziej ukradł mu portfel. Kiedy Matthew wrócił do domu, zasiadł przy swoim biurku i zapisał w pamiętniku następujące 4 punkty. Posłuchajcie. Pierwsze. To jest pierwszy raz, kiedy zostałem obrabowany. Drugie. Chociaż złodziej zabrał mi portfel, to nie zabrał mi życia. Trzecie. Nawet chociaż zabrał mi wszystko, co miałem, to nie było tego wiele. I chociaż byłem obrabowany, to chcę podziękować Bogu za to, że sam nie jestem rabusiem. Tak napisał, to prawda. Pamiętacie 9-11, Nowy Jork, samoloty, wieże, Liza Beamer, znana postać dzisiaj, żona jednego z pasażerów samolotu, która napisała książkę, która to książka stała się bestsellerem. Samolot ten został uprowadzony. Właśnie mąż Lizy imieniem Ted zorganizował w kokpicie atak na terrorystów, w rezultacie czego samolot spadł na pola Pensylwanii zamiast uderzyć w przeznaczony cel. Pamiętacie to? Był u nas w kościele. Video o nim było pokazywane. Jego żona i rodzina mówili o tym. Był to człowiek z naszego kościoła, jak rodzina. Liza napisała o tym książkę, która stała się bestsellerem. Ona tam opowiada, że kiedy nadszedł czas urodzin Tada, ogarnął ją smutek, ale trudno się było dziwić temu, prawda? Chcąc więc w tym dniu dzieciom zrobić pewną uroczystość, ażeby nie wspominały tego smutnego wydarzenia, zorganizowała tym dzieciom jakąś zabawę. I w pewnym momencie tej zabawy synek przychodzi i mówi: mamusiu, dlaczego jesteś taka smutna? Ona mówi: bo nie ma z nami twojego tatusia, aby mógł celebrować to święto. A synek mówi: ale mimo wszystko tort będzie. Mówię dzisiaj do kogoś, kto stracił kogoś kochanego. Tęsknisz za nim bardzo i mam nadzieję, że nie myślisz, że Bóg cię opuścił, ale masz wciąż nadzieję i wciąż możesz mieć kawałek tortu. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. Young Haseo. My name is Nick Vujicic, and I love traveling around the world, fishing, golfing, and swimming. I love living life. I am happy. Dam wam oczywiście link do tych wideo, jest ich dużo więcej. Są jego kazania. Nick jest pastorem. Jest pastorem. I jest takim szczęśliwym człowiekiem, jakiego rzadko widzimy. Dziękuję Bogu za wszystko. Obejrzyjcie sobie inne filmy z Nickiem. Usłyszycie jego kazania dziękczynne. Wcale nie czuje się gorszy od innych. Potrafi pływać, zobaczycie jak pływa, jak skacze do basenu, jak prowadzi motorówkę, ma odpowiednie urządzenia zrobione do tego. Pływa bez niczego. Kocha życie, kocha ludzi, a przede wszystkim kocha Boga i czuje się przez Niego kochany. I dziękuję Mu każdego dnia, że jest tym, kim jest. Jak posłuchacie w innych widiach, jest najszczęśliwszym człowiekiem świata, jak twierdzi, ponieważ ma taką relację z Bogiem przez swoje doświadczenia, jakiej nigdy by nie miał, gdyby był normalnym człowiekiem. I mówi, że nigdy by chyba nie był z Bogiem, kiedy by był normalny. Bóg miał dla niego plan i potrafi rozśmieszać ludzi, jak widzieliście. Jest pełen radości, poczucia humoru i potrafi zasmucić również swoimi kazaniami. Także łzy się cisną. Czy my możemy porównać naszą sytuację z Nickiem? Czy mamy na co narzekać? Jak pisał nasz brat Babis, dziękujmy za wszystko, co mamy. A przede wszystkim za to, że mamy czas na to, żeby poznać Jezusa Chrystusa i prawdziwego Boga. To nasze życie na ziemi jest tylko po to, żeby Go poznać. Żeby Go poznać. Pamiętajcie jedno. Niedawno rozmawiałem przez naszą klasę z taką kobietą z Polski, której głoszę Ewangelię. I ona mówi, że o, ja kocham Boga. Ja wszystko o Bogu wiem, ja Go strasznie kocham. Mnie to zaciekawiło. Mówię, napisała mi, odpowiedz mi w takim razie, w jaki sposób Go poznałaś? I w jakich okolicznościach, że wszystko o Nim wiesz? A nie czytała nigdy Biblii. Więc posłuchajcie teraz. I ja je napisałem tak. Więc
Mówi, zastanówmy się. Zaraz zadam pewne pytanie. Odpowiedz mi na nie szczerze. Czy mnie kochasz? Jest chwila ciszy, prawda, nic się nie odzywa. W końcu przychodzi tekst. Kocham ciebie i siebie i wszystkich ludzi. Ja mówię bardzo dyplomatycznie, ale powiedz mi, czy jesteś we mnie zakochana. Długa cisza była, a potem słyszę, przestaję z tobą rozmawiać, dobranoc. Ja mówię, aż się spieszyłem, mówię, chwileczkę, to był z chwileczkę, nie obrażaj się. Chcę ci tylko pokazać pewną ilustrację. Nie możesz być zakochana we mnie, bo mnie nie znasz. Prawda? Ona pisze, że no i wcale cię nie chcę poznać. Ja mówię, nie musisz, bo chociaż może byś mnie poznała, to też byś się we mnie nie zakochała. Tym bardziej mówię, jakbyś mnie poznała. Ale chcę ci coś pokazać. Jak możesz kochać Boga, jeśli Go nie znasz? Jak możesz być zakochana w Bogu, kiedy Go nie znasz? Przestała się obrażać. Napisała mi po pół godziny następny list. Bardzo ci dziękuję za twoje słowo. Wiecie, my często tak mówimy. Kocham Boga. Och, kocham cię. Tak jak Amerykanie. I love you. I love pizza. I love Coca-Cola. I love my wife. Ona nie jest inna od pizzy czy Coca-Coli. A to słowo kochać ma pewne znaczenie. Prawda? My na szczęście mamy w polskim języku jeszcze słowo lubię. Amerykanie wszystko kochają. No szczęśliwi są. My lubimy pewne rzeczy, pewnych nie lubimy. Ale kochać kogoś to znaczy się w nim zakochać. Nie można się zakochać w kimś, kogo się nie zna. To jest nonsens, prawda? To samo jest z Bogiem. Więc po to mamy czas, kochani. Mamy dziękować Bogu za to, że nam dał czas, że jeszcze dzisiaj jesteś tu, że jeszcze nie umarłeś, że nie umarłaś, że ci Bóg nie odwołał, czy śmierć cię nie odwołała. Bo Bóg to odwołuje wtedy, kiedy Bóg chce, a śmierć wtedy, kiedy śmierć chce. Więc cieszyć się z tego, że masz czas na to, żeby poznać Boga. Bóg powiedział, Jezus powiedział, dzisiaj, kiedy słyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swego serca. Głos Boga. Jezus powiedział, stoję u drzwi twoich i kołaczę. Jeśli otworzysz, wejdę i będę z tobą wieczerzał. Na to masz czas dzisiaj i za to najbardziej dziękuj Bogu. Chrześcijanie są ludźmi dziękującymi, a nie narzekającymi. Kiedy wstałem dzisiaj rano, pomyślałem sobie, za co mógłbym dzisiaj dziękować Bogu. I jak mi to przyszło do głowy, to spojrzałem na zegarek i doszedłem do wniosku, że nie mam czasu. Bo tyle musiałbym dziękować, że nie zdążyłbym do kościoła. Rozumiecie? Zdajmy sobie z tego sprawę. Dziękczynienie zmienia wszystko. Chrześcijanie przechodzą ponad dzień dzisiejszy, ponad teraźniejszość, ponad przyszłość nawet, bo przechodzą do wieczności, kochani. To jest nasza przyszłość. Nie to, co tutaj się dzieje na ziemi. A niech się dzieje, co chce. Ja będę wszystko Bogu dziękował za to, że ma dał mi syna, dzięki któremu jestem zbawiony. Dzisiaj wiem, że jestem zbawiony, że kiedy w tej chwili ten pulpit się przewróci, no może niekoniecznie Pan mnie odwoła, może mnie zostawi i będę tak jak on, nieszczęśliwy i będę też dziękował Panu za to, że mogę głosić go w takim nieszczęściu i może będzie to ludzi bardziej wzruszało. Znaczy taką Nancy Drema, prawda, mówi na radiu Moody codziennie. Słucham? Inna osoba? Okej, okay. Może pomyliłem nazwiska. Jestem stary jeszcze. Ale jest taka osoba, która jest na wózku inwalidzkim. Jest jedną z najlepszych, największych ewangelistek na świecie. Właśnie tak Bóg wykorzystuje jej kalectwo. Ja nie mówię tu, żebyśmy byli kalekami. Bo tak naprawdę jesteśmy kalekami wszyscy, wiecie, duchowymi, kiedy nie znamy naszego Pana. Boga, Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział, że cierpienie, jakie przychodzi na tym świecie, jest niczym w porównaniu z tym, co nas czeka w przyszłości, co się w przyszłości okaże. Tam w wieczności będzie nam lekko, kochani, nie będzie ciężko, nie będzie żadnego cierpienia, nie będzie żadnego bólu, nie będzie żadnej rozterki. Jesteśmy więc wdzięcznymi ludźmi. Dziękczynienie zmienia człowieka, uwalnia z gniewu, strachu, unosi ponad problemy jak orła. Już kończę. Może ktoś powie, to jest ponad moje siły. Może nie rozmawiasz z Bogiem w sposób, w jaki powinieneś rozmawiać, czy powinnaś rozmawiać. Może dlatego jest to ponad twoje siły. Musisz zacząć Bogu dziękować za coś. Przecież codziennie masz za co dziękować, jak się przyjrzysz swojemu codziennemu życiu. Ale przede wszystkim
powinieneś mu dziękować za jego syna, który za ciebie umarł i za mnie. I który dzisiaj ci mówi, przyjdź do mnie. A będziesz miał wieczność bez strachu, bez bólu, bez niczego. A tutaj tym się nie martw. Bo kiedy będziesz szukać Królestwa Bożego, to dam ci wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Tak obiecuje Bóg. Czy szukasz zawsze Królestwa Bożego? Czy myślisz, że jak już jesteś w Nim, to Go nie musisz szukać? Albo może nie jesteś w Nim? Nigdy nie znalazłeś, czy nie znalazłeś? Czy szukasz Królestwa Bożego? Czy szukasz Królestwa Światowego? To jest moje pytanie. Dziękczynienie zmienia wszystko. Powstańmy. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Dziękujemy Ci za to, że poruszyłeś nasze serca, Panie, i pozwoliłeś nam przyjść do siebie, bo bez tego, gdzie byśmy dzisiaj byli? Dziękuję Ci, Panie, za ten Kościół, za Twój Kościół. Ty powiedziałeś, że dwóch albo trzech w moim imieniu jestem między nimi i to jest mój Kościół. Również za ten budynek Ci dziękujemy, Panie, ale przede wszystkim za Twój Kościół, za Kościół duchowy, który nie jest budynkiem, tylko jest zbiorem ludzi wyrwanych ze świata, którzy mają z Tobą społeczność, Panie. I dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy Cię przyjęli jako swego Pana i Zbawiciela, Panie. Ale dziękuję Ci również za tych, którzy to uczynią. Może ktoś uczyni nawet dzisiaj. Może dzisiaj czyjeś serce zostało poruszone i przyjdzie do przodu i powie, ja chcę wyznać Pana Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Będziemy się o tą osobę modlić. Jeżeli ktoś jest taki między wami, niech przyjdzie w trakcie tej pieśni, niech tutaj stanie na froncie, niech uklęknie na tych schodach. Będziemy się wspólnie modlić. Nie wstydź się Jezusa. Jezus powiedział, jeśli będziesz mnie się wstydzić przed ludźmi, ja się ciebie powstydzę przed moim Ojcem. Po prostu przed Nim o tobie nie wspomnę. A więc zapraszam was wszystkich, tych, którzy też nie mają pokoju, a chcieliby dostać ten pokój, o którym tutaj jest mowa, przez dziękczynienie, którzy nie dziękowali za swoje okoliczności, również niech wyjdą, będziemy się modlić. Będziemy się z nimi modlić. Przygasimy nawet lekko światło, żeby była atmosfera taka bardziej śmiała do tego. A Ty bądź, Panie, uwielbiony w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych życiach. Chcę mieć nadzieję, Panie. A jeśli w Tobie mamy nadzieję, to jest nadzieja, która nam wystarczy na wszystko. Chcemy w Tobie mieć nadzieję, chcemy w Tobie próbować szczęścia, dopóki mamy czas i dopóki jest wolna droga.